Siemanko, jest sobota, godzina 15, a to oznacza, że mamy kolejny odcinek Punkta Live. Niezależnie od tego, kiedy go oglądasz, to ja mam dla ciebie, jak zawsze, drogi widzu, trzy wspaniałe tematy. Pierwszym z nich będzie wyjaśnienie, dlaczego jedna z marek motoryzacyjnych jest idealna dla rybaków. Drugi temat to rozkminka na temat tego, na co powinniśmy wydać nasz bezwarunkowy dochód podstawowy. A trzeci to informacja, jaki był największy i najwyższy i najdłuższy mandat w historii motoryzacji. Nie tylko polskiej. Zostaw lajka, suba, dzwonek, a ja zapraszam cię do odcinka. W poprzednim odcinku to wam mówiłem trochę o tym, że tracimy prawka na potęgę. No i tak jest. Tylko pytanie, co by było, gdyby u nas było tak jak jest i nie było, a teraz jest w Finlandii? Nie wiem, co by było, gdyby było. Ja już wam mówię, generalnie w Polsce jest taka myśl, że a te mandaty tam, jak były 500 najwyższy, to tylko tych biednych tam męczyły. Teraz są drogie mandaty, ale dalej tak sobie myślimy, że no ten z tego drogiego auta, to jego to mniej boli ten mandat niż nas. Bo takiego na przykład Chevroleta, o którym będę mówił, jak on dostanie 30 tysięcy mandatu, bo mu się coś tam skumuluje jakoś magicznie, no to raczej zaboli. Teraz pytanie, czy powinniśmy w Polsce uwzględniać wysokość mandatu od zarobku? Czyli tak, jak jest w Finlandii. W Finlandii, jeżeli przekroczysz prędkość do 20 km na godzinę, to płacisz między 70 a 155 euro. Natomiast jeżeli przekroczenie prędkości jest powyżej 20 km na godzinę, no to płacisz procent od zarobku. I ja wiem, już pojawiają się głosy, w Polsce wszyscy by wykazywali, że są na bezrobociu i pieniędzy nie ma, niezależnie od fury. Zatrzymują człowieka w Lamborghini, Huracan Evo, będzie mandat, przekroczył pan od 44. I jakie pan ma dochody? No ja bezrobotny jestem, nie mam siada. Jak tam jest w tej Finlandii? Otóż wie o tym Andreas Wilkow, czyli fiński milioner, który nie zrobił... Ile jest mandatu, jakbyśmy na 50 jechali 82 w Polsce? To jest o 33 przekroczenie? Jakieś... Ile jest? Więcej niż 400. Biorę od każdego zespołu po 100 zł i zaczynamy licytację, słucham. 800 po raz drugi. Rzuci 1000. Po raz... Brawo! Fiński milioner Andreas Wilkow przekroczył prędkość o 32 km na godzinę i dostał 121 tysięcy euro. Znaczy, ja mu nie współczuję, bo zwykle ta wysokość mandatu to jest około połowa dziennego wynagrodzenia, czy tam przychodu. Nawet jeśli przychodu i koszty sobie zrobił, to bogol jest. On może. To nie był jego pierwszy mandat. On się spieszył wtedy na galę wręczenia nagród w ogóle. Ale to nie był jego pierwszy mandat. W 2018 wcześniej dostał 93 tysiące euro. Jeszcze wcześniej, w 2013, to są 63 tysiące euro. I co powiedział? Czy zachował się jak każdy mądry człowiek? I nic nie powiedział. Po prostu popłakał się, zapłacił i poszedł w kąt tam płakać w swojej rezydencji? Nie, on poszedł i powiedział: bardzo mi przykro, to było nierozsądne. Mam nadzieję, że zostaną dobrze spożytkowane te pieniądze, na przykład na opiekę zdrowotną. No kurczę, ja jestem pełen podziwu. Może by się przeprowadził do Polski i naszą opiekę zdrowotną trochę wspomógł. Teraz kilka ciekawostek, bo pewnie myślicie, to jest najwyższy mandat w historii. Nie jest najwyższy. Otóż jest coś takiego jak Księga Rekordów Guinnessa i tam są te mandaty. Oficjalne, uwaga, rekord, który jest w tej chwili w Księdze Rekordów Guinnessa, to jest 137 tysięcy euro, czyli jakieś 615, powiedzmy, tysięcy złotych, w zależności oczywiście od tego, kiedy oglądacie ten odcinek, bo kurs euro to się trochę waha. 8 trillion dollars. And now the mark... Oh! Oh! It went to zero! Yeah! To oczywiście był mandat, który został przyznany w Szwajcarii i gość jechał samochodem, który się nazywa Ferrari Testarossa. Ferrari Testarossa. I co to znaczy w ogóle po włosku? Czerwona głowa Ferrari. Czerwona głowa, bo był spocony ze złości, prawdopodobnie jak mu dali ten mandat. Podobno jednak jest nieoficjalnie wyższy, który był
też w Szwajcarii. I gość jechał Mercedesem, SLS-em, AMG-sem i podobno zatrzymali go, jak jechał 290 km na godzinę. To już stanowczo za szybko. A teraz pytanie do ciebie, drogi widzu. Jakby wysokość mandatu była równa połowie twojego dziennego wynagrodzenia? No to ile by to było? Tak. Czekam na tą magiczną liczbę, wy, moi drodzy bogole, w komentarzu. Teraz. Będziemy bogaci teraz wszyscy. Albo nie wszyscy, tylko głównie ci na Warmii i Mazurach, bo tam właśnie nasz rząd ma taki pomysł, żeby wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy. Czyli czy się stoi, czy się leży, to tam 1300 będzie. Czy to dobrze? No ja chciałem tutaj zrobić rozprawkę dotyczącą tego, czy takie pieniądze każdy Polak powinien dostawać i jak to wpłynie na nasz kraj i na gospodarkę, ale powiedziano mi, weź nie ekonomizuj tutaj, to nie będę. 24 miesiące ma potrwać taki program i ja mam idealne rozwiązanie, no bo przecież nie będą chyba inwestować w siebie tych pieniędzy. Knowledge. 31 200 po 24 miesiącach się odkłada, a to jest już idealna kwota, by kupić coś wspaniałego. Żeby zobaczyć, co właściwie na tej Warmii i Mazurach można kupić za te pieniądze, wejdziemy sobie na portal aukcyjny. Mamy tak, Warmia Mazury, wpisujemy 31 200, mamy furki, trzeba sortować, nie interesuje nas wyróżnione, tylko wiadomo, jak będą wybierali. Najwyższa moc silnika. Yeah, no jest, perła polskiej motoryzacji. Zaczynamy. BMW seria 5. 219 tysięcy przebiegu, 4,8 litra silnik. To jest rozsądny zakup, ale uwaga, do was mówię, Warmia Mazury nadaje. Klikamy. To jest auto, które powinno się sprzedać bardzo szybko. No przepiękne Audi S8, 360 koni. Historia. Nie ma historii. Jest LPG. No to jest właśnie to. To można kupić. Jest jeszcze druga wersja, bo 31 200 to jest propozycja, to Audi dla singla. A jeszcze jest 62 400, to przecież dla rodziny. Zobaczmy, co w takim razie w warmińsko i mazurskim można kupić dla rodziny. To jest 62 400. Jakie kryterium powinienem dobrać dla rodziny? Bo nie moc chyba. 7 miejsc. Nie ma tego w wyszukiwaniu. Może być cena od najwyższej. Kia Picanto. 1,2. To nie. Jest! Proszę bardzo, Andrzeju, chciałeś najlepsze miejsce, mamy. Jest 2013 rok, 328 tysięcy przebiegu, Volkswagen Transporter, historia, zadbany, bardzo dobry stan, silnik pracuje poprawnie, bym powiedział. Skrzynia biegów jest i zmienia biegi płynnie. Także, drodzy oglądający z Warmii i Mazur, gdy już weźmiecie sobie dochód podstawowy w wysokości 1300 zł na głowę za darmo, wspomóżcie naszą polską gospodarkę, wspomóżcie przemysł motoryzacyjny, wspomóżcie tych sprzedających, którzy dzielnie piszą kreatywne opisy w swoich ogłoszeniach i zróbcie coś dobrego i kupcie sobie S8. Wszystkiego dobrego. I nieważne, drogi widzu, czy masz dochód bezwarunkowy, albo czy zapłaciłeś 100 tysięcy miliardów euro za mandat. Ważne, że możesz mieć ubezpieczenie. Taniej. O ile taniej? O stówę. I wiesz, kto jeszcze może mieć o stówę taniej ubezpieczenie? Twoi znajomi. Wystarczy, że wejdziesz w link, który jest w opisie tego odcinka i tam będzie specjalny kod. Ten kod, jak wyślesz znajomym, to oni dostaną stówkę zniżki na OC. Ty w zamian za to, za każde zakupione OC, dostaniesz 50 zł bonusu. Także... I teraz uwaga! Jedna z najbardziej popularnych marek samochodowych w US&A. US&A. Greatest country in the world. Oraz jedna z najważniejszych i wiodąca marka koncernu General Motors powstała w 1911 roku i została założona przez Louisa Chevroleta i Willana Duranta. I podczas mojego wykładu przy tablicy, po którą zaraz pójdę, udowodnię wam, dlaczego Chevrolet to idealna marka na ryby.
A teraz idę po tablicę. Tam. Podobno logo Chevroleta nie zmieniało się bardzo. Więc jak dostałem to od researchera, żeby przygotować się do tego odcinka, to powiedziałem, a okej, to będzie proste, szybko się nauczę. Otóż nieprawda. Logo zmieniało się często. Bez przerwy się zmieniało. I uwaga, najważniejszym elementem logotypu jest... Pewnie nie wiecie, że to się tak nazywa. W którą stronę to się... No, dobrze. To jest muszka. Słowo honoru. Tak się to nazywa. Tak się nazywa ten logotyp. To jest muszka. To jest muszka Chevroleta i teraz są trzy teorie. Skąd William Durant wymyślił sobie muszkę i dlaczego ten logotyp Chevroleta tak właśnie wygląda? Otóż po pierwsze, podobno mogło mu to przypominać tapetę w paryskim luksusowym hotelu, w którym przebywał. Ja nie wiem, gdzie był link między Lacetti a luksusy, a on jeszcze nie znał Lacetti, może dlatego. Druga teoria dotyczy opowieści. Córka mówi, że on w kuchni był i rysował. I narysował. A trzecia opcja, taka też prawdopodobna jak dwie pierwsze, to to, że skopiował po prostu logotyp istniejącej kompanii węglowej, wziął sobie i użył. 911 do 913 panowie Louis Chevrolet i William Durant korzystają w ogóle tylko i wyłącznie z podpisu, czyli z nazwiska Chevrolet i tak funkcjonują. Następnie powstaje muszka. Muszka wygląda właśnie tak. Potem ta muszka jest niebiesko-złota i ma tutaj napis Chevrolet. Taki. Zaraz później, jak jest niebieska i złota, złota jest ta obwoluta, to oni dochodzą do wniosku, że lepiej, żeby jednak była monochromatyczna, więc jest monochromatyczna. Potem dochodzą do wniosku, że uwaga, że to jest jednak VIP-owska marka, więc po prostu robią taki logotyp. I generalnie, że tak to ma wyglądać. Potem jak już pobyli VIP-ami, to jednak dochodzą do wniosku, że to nie jest VIP-owska marka i że jednak muszka wraca. Tylko muszka jest bardziej płaska, bardziej niebieska i ma grubszą czerwoną wolutę. Potem chyba myślą o międzynarodowej kampanii reklamowej, dlatego że ich logotyp zmienia się w kolory flagi Szwajcarii. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu jest. Tu jest flaga Szwajcarii. Flaga Szwajcarii, jakbyście nie wiedzieli, wygląda tak. Prawie tak wygląda. To jest krzyż. Potem jak już zrezygnowali z flagi Szwajcarii, to potem ten logotyp zmienił się jeszcze na minimalistyczny i w minimalistycznym logotypie napis Chevrolet był mały. Znaczy duży, ale minimalistyczny, ale potem było nowe, które wyglądało tak, prawie, o, tylko że ten napis był już tutaj, taki malutki i ono było niebieskie i było bardzo dziwne i nikt nie wie, o co w nim chodzi. Potem jednak wrócili do tego, żeby logotypy robić normalnie, potem dodali jakiś dodatkowy napis całkiem na dole, którego nikt nie rozumie, a ja go nie wymówię po to, żebyście nie pisali w komentarzach, że nie potrafię go wymawiać. Genuine Chevrolet. Oryginalne Chevrolety. A w 900... Tak naprawdę najważniejsze rzeczy w Chevrolecie dzieją się od roku 2001, bo jak już zrobimy gmocha, w sensie Chevrolet najpierw był w logotypie, potem wyszedł pod logotyp, potem się zmniejszył, czyli tak. Potem się zwiększył, czyli tak. Że to jest wolne pole, ale... Jest bardzo późne opóźnienie, ustawienie zony. To w 2001 roku po prostu pozbyli się napisu Chevrolet i zrobili samą muszkę. Nie będę jej rysował ponownie, bo już doskonale wiecie, jak wygląda. Tak. I ona z jakiegoś powodu była czerwona. Nikt nie wie dlaczego. Może chodzi o tą Szwajcarię cały czas im. Jak już pobyła sobie czerwona, to doszli do wniosku, że jednak to musi być złoto-szare. Zrobili złoto-szare i od 2013 roku funkcjonuje logotyp, który jest samą muszką. Złoto-szarą. I wiecie dlaczego to się nazywa muszka? Właśnie dlatego, że to jest Chevrolet, a Chevrolet to jest idealna marka dla rybaków. Pozdrawiam wszystkich właścicieli Aveo oraz Lacetti 1-4. Jeżeli chcecie więcej takich wspaniałych rzeczy, to musicie być tutaj w sobotę za tydzień o 15. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, suba, dzwonek. A ja mam dla was wtedy kolejną markę, ale nie powiem wam jaką, bo nie wiem, ale wy się dowiecie. Do zobaczenia.